Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Demon Diaz i zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice. I ostatnio dotarliśmy do boskiej krainy. Ten posążek nazywa się bowiem Źródlany Pałac. A tutaj mamy jedyną drogę, którą mogę obrać w tym momencie, na straży której stoi prawdziwa, zdeprawowana mniszka. Ogólnie do tej boskiej krainy dotarliśmy, przypomnę, tylko za sprawą tego giganta, którego mamy w tym miejscu. A już teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do walki. Tylko jeszcze jedna ważna tak naprawdę informacja. Moi drodzy, nagrywam odcinek i słuchajcie, zobaczcie co się stało. Mam mało doświadczenia. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że miałem jakieś 10 minut prób walki z tym bossem i przyznam się szczerze, bez bicia, to by trzeba było przeliczyć, ile było ostatnio tego doświadczenia i ile razy zginąłem, ale wydaje mi się, że chyba 3 razy mnie pokonała, po czym skapnąłem się, że hej, na mikrofonie mruga światełko, oznacza to, że on jest wyciszony, bo chwilę wcześniej rozmawiałem na Discordzie, po prostu go na koniec wyciszyłem, także świetnie. Mówię uczciwie, żeby nie było, no i teraz po prostu sobie, moi drodzy, podchodzimy do tego bossa. No nie po raz drugi, bo w poprzednim odcinku, jeśli dobrze pamiętam, było tylko jedno podejście, a powiedzmy po raz 5. Mam nadzieję, że tym razem to wystarczy. Przy okazji, wspominaliście, że tutaj można jakoś z tej gałązki wskoczyć na nią i skrócić sobie, o właśnie, również i pierwszą fazę. To wygląda w ten sposób. Z tego co ja wiem, to można też oczywiście zrobić w ten sposób z fazą następną. Tylko tutaj trzeba to zrobić bardzo umiejętnie. To coś nie idzie. O nie, to była ta prawdziwa. I znowu. Cały czas tam była. Okej, pominąłem pierwszą fazę, co dla mnie jest też nowością. Natomiast nie pominąłem tej fazy, którą doskonale znałem. Znaczy, nie wiedziałem, że pierwszą można pominąć. Grając przed premierą, nie wiem, czy była taka możliwość, po prostu nikt tego nie przetestował. Nie odkrył. Ona chyba walczy na Ginatą, nie? Mam też nadzieję, że ona jakoś super szybko nie przejdzie sobie do kolejny raz do tej właśnie fazy cienia, jakby, jak tak nazywam. Oho, a jednak. Jest. No nie, za późno. Dosłownie chwilkę wcześniej, może 3 sekundy i złapałbym ją na egzekucję. Ale nic stracnego, bo powiedzmy tak, normalnie ją pokonam. Dobra. Nie, chociaż to już z głowy jest. Ale mniszka się tak łatwo nie poddaje. Fantastycznie, i ostatnia faza. Dobrze, przejdźmy do ataku. Co? Okej, to jest nowość w takim razie. To jest nowość, moi drodzy. Tego nie było przed premierą, tego nie widziałem też wcześniej przy poprzednich podejściach. Wiem, nie były one wybitne. Ja pierdzielę. Co ona odwala w ogóle? I tak dziwnie się teraz trochę czuję. Przez to, że nie miałem... Jezu, już to mnie zatruć. Że nie miałem świadomości, że takie paskustwo w niej siedzi. I wiadomo teraz już, że nie jest ona pierwszą osobą, która coś takiego w sobie nosi. Że nie wiedziałem, że jest zarobaczona po prostu. Wstawaj, wstawaj. Kurde, no to jest... Pierdziel, jakie obrażenia. No to jest naprawdę niefajna niespodzianka. A, nie mogłem wstać w ogóle, widzieliście to? Nie mogłem wstać, bez szans byłem. Cały czas po prostu maszowałem przycisk, żeby zrobić tego rola po upadku i wrócić na nogi i nie dało się. No, pomoc losu. Dzięki, gro. W końcu. Ja wiem, czy teraz mi się to uda. Okej. Nie jest to trudne. Wie, że zniknęła.
Mamy ją! Perfekcyjnie! Może tutaj wywłócznia się jakoś sprawdziła, nie najgorzej. Nie, ogień robił fajne obrażenia, ale tylko tyle. Ja tu wszystko podbijałem. I ogień strzelił. Muszę postawić coś na truciznę. Kurde, jak ona mocno bije. Się w głowie nie mieści, serio. Dobrze, że to cały czas jest skuteczne. Ha? Okej, okay. Ichimonji to nie jest dobry pomysł, jak zresztą na... Ja pierdzielę, jak zresztą na większości bossów. To się nie sprawdza to dobrze. Chyba, że no właśnie ona jest ogłuszona, no to tak. No nie widzę nic, gro! Daj mi wyjść! Trzeci raz w tej serii narzekałem na kamerę. No i tak nawet nieźle. Jak na From Software. Niestety. Granulka niech będzie. Kurde. Nie ma sensu tak ryzykować, trzeba się wyleczyć. Co prawda? Otrzymuję teraz większe obrażenia od kustury. Wow! Przerażenie! Co?! No nie wierzę! Nie wierzę! Rozwaliła mnie teraz tym kompletnie. Myślałem, że to jest trucizna, a nie przerażenie. O ja pierniczę. Coś strasznego. Całe doświadczenie straciłem. Nie ma bata, nie? Przerażenie. No to sobie fajnie wymyśliliście, twórcy. O nie. Najgorzej. Kurde, i teraz na Mikiri, po raz pierwszy chyba od miliona lat, nie? Ustawiłeś się. Nie walczę ani razu tego ataku nie zrobiła, tylko to właśnie to robiła ciągle. Ja nie mogę, najgorsze rozpoczęcie. A już bym miał. Czemu teraz z boku zrobiła? Już bym miałem. Tak, ładny początek, nie? Dwie fazy, perfekcyjnie. Egzekucja, jeden cios, jedna faza. A tutaj taki numer. To jest jeden z tych bossów, których się pokonuje właśnie zbijając posturę, a nie życie. Znaczy no oni giną przez to, że tracą życie oczywiście, ale do tego doprowadzamy zbijając posturę, nie? Nie jak na przykład w przypadku Sowy, ja miałem przynajmniej. Mikiri. Ej, dlaczego nie? Nie, mnie to już wkurza. Dlaczego ja nie mogłem znowu wstać? Dobra, odzyskam to za moment. Dawaj. Ale to mnie naprawdę niefajnie zaskoczyło. Drugi raz sytuacja, że leżę i nie mogę wstać. A otrzymuję obrażenia i co gorsze, ginę przez to jeszcze. Nie mając wpływu zupełnie na tą sytuację. Nie, gdzie ty skaczesz w ogóle? What? To sobie z nim zawalczymy normalnie. W końcu. Aha. Trzeba podwójnie podskoczyć. Właśnie, żeby coś takiego się nie działo. Kurde, Mikiri znowu. Aż czeka wredna.
Dobra. Dobra, mamy cię. Czas na najgorsze. Dlaczego on nic mi nie robi? W końcu! Ten atak trochę mi Ebrietas przypomina, córek kosmosu z Batmurna. Też robiła takie chamskie rzeczy. Ten atak mam na myśli ten, który mi nabił mi przerażenia. W sumie w Bloodborne też było coś bardzo podobnego i też nagle, znaczy... powodowało to nagłą śmierć. Jak tam było to... szaleństwo chyba? Dobrze pamiętam? Może jakiś jednak ten cukierek by wskoczył jeszcze. Dobra, pokażę wam coś innego. Nie mam pojęcia, co się dzieje, naprawdę nie mam pojęcia. Ten boss nie jest trudny, tylko mam wrażenie, że ta faza jakoś tak powoduje największe problemy. Dobra, przejdziemy sobie, moi drodzy, teraz do innego miejsca, o którym też mi napisaliście i bardzo dziękuję, bo inaczej bym tego nie był w stanie w ogóle wam pokazać, bo zupełnie... nigdy w życiu bym się nie domyślił, że takie coś istnieje w grze. Mianowicie... możemy dostać się do jeszcze jakiegoś innego wspomnienia, podobno. I żeby to zrobić, chodźmy najpierw do komnaty Kuro. Mam nadzieję, że wszystko zrobię dobrze. Ale to jest w ogóle zawiłe straszliwie. Mam nadzieję, że tej mniszki jeszcze uda się powrócić dzisiaj i ją pokonać, bo kurde... nie wiem, ale potrzebuję... Czuję po prostu takiego momentu odsapnięcia, nie? Od tej walki, bo ona serio nie jest trudna. Sami widzicie, bardzo szybko można przejść, w zasadzie dwa dobre momenty i mamy ostatnią fazę. No i ta ostatnia faza to jest, kurczę, coś takiego... Nie wiem, mam wrażenie, że ona jednym atakiem mi prawie całą posturę zżera, nie? Więc jest jeden błąd i zamiast odbicia wejdzie mi blok, co się aż na tym bossie tak często u mnie nie zdarza, na szczęście. Ale wejdzie taki jeden błąd i od razu mam przerąbane. Okami-dono. Mamy? Douka, bujde. O, okami ka. Soja. Co takiego? Słodka kulka ryżowa. Słodka, lepka kulka ryżowa zrobiona przez Kuro. Przez pewien czas powoli przywraca posturę i średnią ilość żywotności. Wilk przeczuwa, że przygotowaniom towarzyszyły determinacja i niechęć do rozstania się. Rzadko dzielimy się tak silnymi uczuciami. Przeważnie wyrażamy je mamrocząc pod nosem. Tylko nie pasuje mi jedna rzecz, bo... Emma miała być u pana Ishina, a nie tutaj. No ona się nie przenosi zupełnie. Nie wiem, od czego to zależy. Idźmy po prostu ją podsłuchać. No bo tutaj nawet nie ma jak. Dobra, nie wiem. No, u Ishina na pewno jej nie będzie jeszcze. Że nie wiem, dlaczego to się nie stało. Dobra, wracamy w takim razie. Źródlany pałac. I kurde, trzeba ją rozwalić po prostu, tą mniszkę, bo to jest jakiś dramat, że takie coś może się dziać, nie? Naprawdę.
Nie powinna taka sytuacja mieć miejsca, moi drodzy. No nie powinna, ale... Ale coś się wydarzyło takiego, że jakby no nie udało się jej za szybko pokonać. Szczęście faktycznie... O Boże, nie. Dobra, będę musiał z nią normalnie walczyć, znowu. Chyba, że... Czekajcie, może tutaj... Jestem w stanie coś takiego zrobić? A no tak, jeszcze to? Chyba nie. Słyszałem, jak atak już leciał, dobra. Okej, okay, uznajemy, że tego podejścia nie było. W takim razie, a co do tej dyszy ogniowej, ja wolę sobie tutaj, moi drodzy, ustawić. A może kruka? A może po prostu parasol Feniksa? No nie. Chyba za późno. A to klasycznie. Boże. Ona ma naprawdę nieprzewidywane te ataki, bo może z jednego wyprowadzić atak chyba na dwa czy trzy sposoby ostatecznie. I to jest dość problematyczne. Może wyprowadzić jedno cięcie, może wyprowadzić dwa, a może wyprowadzić trzy. I to z różnej strony jeszcze, no. Zacząć. Dobra, wszystko odbijam. Teraz nie, jedynie. Ostatniego ataku nie odbiłem. Też nie było odbite. A nie, dużo brakowało. Kamero. No. I na odbiciach prawie pokonałem. Tak, tutaj była akurat nie, mniejszość. Kurde. What? Podwójny hit. No, sprawiedliwość, nie? Nie mam pomysłu na tą ostatnią fazę. W sensie, ha, odbijaj ataki, można powiedzieć. No, tylko że ja ich nie czuję zupełnie. Tutaj sobie widzicie, no jakoś radzę. A ten robal jest nieprzewidywalny i najgorsze jest to, że on może mnie... No, nie oszukujmy się, bardzo sygnalizowanym atakiem. Ale no, mimo wszystko może mnie pokonać w sekundę. Chyba nawet dosłownie. Dobra. Mamy ostatnią fazę. Oj. Ostatnim atakiem, serio.
Dobra, granulki out. Ale posturę to ona ma naprawdę niesamowite poziomy wręcz. Musi iść tykwa w ruch. Wszystko podbijane, ale nic nie widzę. To nie ma naprawdę sensu, chociaż no, może ten Robalm też obrywa po prostu. To... Nie! Gorsze, że nie skorzystałem z tego. Starcza. Mamy ją! Chyba! W końcu! Ostrze śmiertelności! No tak, bo Robal jest to przecież, ona by nigdy nie zginęła po prostu. Uff. Nieśmiertelność zerwana, zdobyte trofeum, zdeprawowana mniszka. Moi drodzy, udało się wspomnienie, prawdziwa mniszka. Wspomnienie walki z niezwykłym przeciwnikiem, który wciąż żyje w sercu wilka, zjednocz się z posążkiem rzeźbiarza i staw czoła wspomnieniu, aby na stałe zwiększyć siłę ataku. Zdeprawowana mniszka strzegła mostu prowadzącego do źródlanego pałacu, czyli tak jak przewidywałem na samym początku odcinka. Smoczy certyfikat, kupiecki certyfikat z dużego nefrytu, posiadanie go zwiększa liczbę towarów, które można kupić u handlarzy. Fantastycznie! Takie te certyfikaty są bardzo cenione, przepraszam. Przez kupców. Stary zwyczaj nakazuje, by posiadacze smoczej rangi uznawano w pałacu cesarskim za najważniejszych handlarzy i traktowano w jak najlepszy sposób. Ciekawe, na co to się po prostu będzie przekładało teraz. 8000 doświadczenia, to jest więcej niż mieliśmy pod koniec poprzedniego odcinka, więc mimo wszystko jakoś tam do przodu jestem, jeżeli chodzi o to. Zwiększmy sobie siłę ataku przez wspomnienie zdeparowanej mniszki, która była jedną z zarobaczonych strzegących źródlanego pałacu. Czekajcie, jedną z zarobaczonych strzegących. Okej, czyli będzie więcej. Chyba. Nieśmiertelność to cecha pożądana u wiecznej strażniczki. Mniszka była tak naprawdę kapłanką Jo, czy Jao. Okej. I zwiększono siłę ataku. To mi się bardzo podoba. Przepraszam naprawdę, że tyle się męczyłem z nią. Nie wiem dlaczego w sumie tak to się wydarzyło. Ile to było tych podejść? 6? 7? Coś takiego. Za dużo, więcej niż czasowe. Więc no, bywa różnie, ale przejdziemy sobie teraz może do komnaty Kuro. Zobaczymy, czy Emma się stąd nie ruszyła w końcu, bo powinna. Aż powinna już chyba nawet i wcześniej, skoro mi o tym pisaliście, chyba że po prostu wybiegaliście w przód z fabułą. Kurczę, nawet nie zwróciłem uwagi na ten dalszy etap tej lokacji, jak tam wygląda. Szkoda. Dobra, zaraz to ogarniemy. Długo się wczytuję, więc możliwe, że coś jest na rzeczy. Chociaż generalnie sama Ashina, sam zamek Ashiny, to jest lokacja, która jakoś tak lubi się najdłużej wczytywać, wiecie? To jest dziwne, ale tak to działa. Zobaczmy, co my tutaj będziemy mieli w takim razie. Zamek w Ashinie, no i jest na miejscu, nie? Nie wiem. Coś chyba źle zrobiłem. Dewa. オオカミ源の宮へはたどり着けたか。はい。そうか。案じておったぞ。竜の涙必ず手に入れてまいります。あ、頼む。オオカミ。Dobra, ale chodźmy może najpierw do samego Ishina. Może tutaj coś się zmieni w takim wypadku.
powinien... Jezus, myślałem, że ktoś tu stoi. Powinien być kolejny boss, chciałem powiedzieć. Chyba nie ta strona, co? Tutaj był ten taki dym, który nas skierował. Zresztą naprzeciwko. Nad Kuro, to jest tu. Zobaczymy. Nie no, nic nie ma. Sekiro mają sorry. Dobrze, to wiemy. W takim razie jest jeszcze jedno miejsce, do którego bym chciał przejść. Mianowicie, ma na mnie czekać ponoć coś ciekawego w kapliczce Wielkiego Węża. Ja trochę tak naokoło poszedłem. No ale dobra, może i szybciej. Może nawet szybciej, cholera wiem. Dobra, niech będzie podróż i zobaczmy sobie w takim razie, co tutaj takiego na mnie czeka, kapliczka Wielkiego Węża. Mam nadzieję, że cokolwiek będzie tym razem, bo to już byłaby druga rzecz, która miała się wydarzyć, a nic się nie stało. No i oczywiście też będę chciał powrócić sobie do lochu, ale to myślę, że już w następnym odcinku sobie zrobimy. Poszukać tego gościa. No i nic. Wcześniej były psy po prostu. Jezu, co one tak dużo dają doświadczenia? Pięknie, 227 doświadczenia dają mi takie psiaki. Po drugiej stronie. Dobra, wiecie co, zróbmy to w ten sposób, żebym tutaj nie krążył niepotrzebnie, bo teraz nawet tak nie wrócę. Dajcie znać w komentarzach poniżej, jeżeli wiecie, co tutaj powinno być. Dzisiaj będzie ten jeden odcinek i jakby co, to następnym razem po prostu przejdę do właściwego miejsca. To tak, nie ma sensu, myślę, błądzić. Możliwe, że coś po prostu źle zrobimy, albo za późno, albo za szybko. Także w następnym odcinku zrobimy parę zaległych rzeczy i przejdziemy sobie w końcu do źródlanego pałacu. O, tutaj idealnie wskoczę. I jesteśmy przy posążku. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do komentowania i do usłyszenia, zobaczenia następnym razem w Sekiro Shadows Die Twice. Trzymajcie się i cześć!